zrobiłabym sobie coś jeszcze, no bo tak, tak się maluje i maluje i maluje, a ja tak skończyłam i tak, co by tu ze sobą zrobić? Dzikość, wolność, tak, niezależność, można powiedzieć, czyli freedom, wolf edition. Cześć, dzisiaj jestem z gościem specjalnym. Dzień dobry, Martyna Wojciechowska, witam serdecznie, tak jest. To ja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pięknie, tworząc na swoich twarzach to, w czym na co dzień czujemy się dobrze, prawda? Tak, czyli będziemy się malować, ale potraktujemy ten proces jako świetną okazję, żeby porozmawiać o urodzie, o pięknie, o tym, kim tak naprawdę jest każda z nas, kobiet. Tak. Pierwsze pytanie, jakie ci zadam, zaczynając od podkładu, powiedz, jak ja bardzo, tak, jasne, dobra, jak bardzo różni się percepcja piękna na całym świecie? Więc chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne piękno. Piękno jest zależne od szerokości geograficznej, od kultury, w której się wychowujesz. No i przede wszystkim piękno zależy też od tego, co każdemu z nas się podoba. Ale można powiedzieć, że jeśli macie dziewczyny na przykład kompleksy, że jesteście trochę za szerokie w biodrach, to wystarczy pojechać do Kolumbii, gdzie kobiety uwielbiają mieć bardzo szerokie, rozłożyste biodra. I na przykład ja z moimi biodrami, a nie jestem przecinkiem, przecież umówmy się, nie wyglądam jak trzcinka, to ja byłam po prostu szczuplutka, drobniutka i malutka. I niech to posłuży jako przykład, że nie ma czegoś takiego, że możemy mieć kompleksy. Nie, czasem wystarczy tylko pojechać na inny kraniec świata, a tam się okazuje, że to jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Ale czy jest tak, że każda cecha gdzieś znajdzie w jakimś kręgu kulturowym swoich zwolenników? Dosłownie każda ta przeciwność? Chyba aż tak skomplikowanych badań nie przeprowadziłam, ale mogę zaryzykować, że 90%. Rzecz w tym, że w wielu kulturach jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo. Dużo. Poświęcić się. Poświęcić się, żeby wyglądać atrakcyjnie. I teraz byłam w takich grupach etnicznych, gdzie kobiety się tatuują, gdzie na przykład piłują sobie zęby w trójkąty. Czym to robią? Mają pilniki? Nie, takie. Dłuto jest takie. To jest potwornie bolesny proces. I teraz można powiedzieć, jak można coś takiego sobie zrobić. Ale z drugiej strony, w naszej kulturze kobiety też zadają sobie ból, cierpią. Niewygodne buty. Niewygodne buty, na przykład. No, kto przy zdrowych zmysłach chodzi na przykład w butach na wysokich obcasach, prawda? Robię teraz przykład makijażu, który robię sobie zawsze, mogę zrobić w każdym miejscu na świecie, sama. O, teraz opalanko widzę. Teraz małe. Się opalam, tak. Opalanko. Ty jesteś już w połowie, co? Ty? Ja mam więcej kroków za sobą, słuchaj, bo ja... Czyli nałożyłaś podkład, tak, nałożyłam podkład, korektor. Nałożyłam korektor, nałożyłam już bazę na oczy. A bazę teraz, na oczy? Tak, a teraz konturuję. Wow, jest coś takiego. A ty masz cienie i nie używasz bazy na powieki? Nie. Ale trzyma ci się wszystko? Tak. No to super, to dobrze. Powiedz mi, jakie warunki atmosferyczne są najgorsze dla makijażu, w ogóle dla urody, dla włosów, dla wszystkiego? Czy po prostu wszystko wygląda się, nieważne co się zrobi, wygląda się po prostu źle. Najgorsze dla skóry, co może być? No, bardzo wysoka temperatura, bardzo ostre słońce i duża wilgotność, ponieważ wszystko momentalnie spływa. Podkreślanie urody jest dla nas ważne we wszystkich kulturach, tylko że zupełnie inaczej tę urodę podkreślamy. Na przykład kobiety z grupy etnicznej Himba, która żyje w Namibii, pokrywają całe swoje ciało ochrą. Ochra to jest taka mieszanka, uwaga, z jełczałego masła, z jełczałego tłuszczu, który pachnie przepotwornie. Szczególnie w wysokich temperaturach. I to się miesza z taką skałą, która jest sproszkowana. Czerwona? Tak. To dobrze kojarzy. I ona ma właśnie taki kolor czerwono-rdzawy. Pokrywają całe swoje ciało, twarz również, taką mieszanką. I teraz, co jest ciekawe, naukowcy zbadali tę mieszankę i okazało się, że zawiera ona związki żelaza, które mają działanie bakteriobójcze, jak również bardzo dobrze chroni ta mieszanka przed ukąszeniami owadów, dobrze chroni przed poparzeniami słonecznymi, natłuszcza tę skórę,
która jest przecież narażona na intensywne promieniowanie słoneczne. No tak. I dzięki temu kobiety Himba mają bardzo piękną skórę, nawet do późnej starości. O kurczę, i one codziennie to nakładają? Wiesz co, właściwie powiem tak, one tego po prostu nigdy nie zmywają. Od dziecka tego, można powiedzieć, nie zmywają. Niesamowite. Ale to, co niezwykłe, kobiety się chcą jakoś tak, wiesz, lepiej wyszykować i chcą być takie świeże i pachnące na przykład na randkę, to wiesz, co stosują? Robią małe takie ogniska, na które, do których to wrzucają trochę wonnych ziół i to wszystko wytwarza taki dym. Zapach. Tak, zapach. I one okadzają się tym. Swoje na przykład, tak, swoje strefy intymne, pachy, szyje. No dobra, właściwie ja skończyłam, wiesz? Dolne rzęsy też? No. Tak, górne, dolne, wszystko. Każdy etap. Tak, właściwie tak. Więc jeszcze... Ale czekaj, a cienie na powiekę? No mam już. Już tak? No tak sobie maznałam, widziałaś? Nie, to było za szybko. Biorę jeden cień. Ten jeden brązowy. Tak, i ja robię sobie tak troszkę tylko. Maluję się czasem do sesji zdjęciowej, no i wtedy oczywiście makijażystki używają tych wszystkich podkładów, korektorów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja rzeczywiście używam tylko pudru, czasem pudru matującego, jak jest taka potrzeba, może nawet teraz trochę jest. Używam tej odrobiny cienia tuż do rzęs. O, ja tak na przykład mogę iść na czerwony dywan odebrać nagrodę. Ja teraz mogę już zupełnie swobodnie mówić, bo jednak, jak się okazuje, słuchaj, masz całkiem ciężką pracę, bo tak mówić i malować... Jeszcze tłumaczyć, jeszcze merytorycznie tłumaczyć. No naprawdę, szacun. To prawda, ja też się trochę zdziwiłam, kręcąc pierwsze tutoriale, że tak... Ale jak to? Pamiętam taki bardzo wzruszający moment w trakcie realizacji programu Kobieta na krańcu świata. Akurat nagrywaliśmy odcinek na polach minowych. No i tam kobiety w mundurach, w kamizelkach odłamkoodpornych, w hełmach. Wiesz, taki twardy, surowy świat pod tymi mundurami, jakimi ciężkimi, grubymi drelichami. Kryły się jakieś koronkowe bluzeczki, jakieś kwiatowe wzory. Byłam świadkiem takiej sceny, kiedy Soton, która była dowódcą oddziału saperów, taka, wiesz, poważna, surowa, rozkazująca wszystkim kobieta, przyłapałam ją wzrokiem. Kamera tego nie zarejestrowała, jak ona sięga do kieszeni i wyjmuje na tym polu minowym, w potwornym upale, w tych surowych, stresujących warunkach, wiesz, no bo jednak jesteś na polu minowym. Tak. I rozejrzała się tak, wiesz, tak, czy nikt nie widzi i pomalowała sobie usta na wściekle różowe. I to było cudowne, bo to był taki, to była taka oaza kobiecości w tym całym zwariowanym, szalonym świecie. I czy jest taki kawałek świata, w którym odczułaś, że kobiety czują się najpiękniej, że one mają poczucie własnego piękna, po prostu własnej istoty, niezależnie od tego, czy to w jakiś sposób modyfikują. Bardzo ciekawe pytanie. Czują piękne. Wiesz co, chyba nie ma tak geograficznie takiego przyporządkowania, że gdzieś kobiety czują się najpiękniejsze. Natomiast zawsze wierzyłam i sprawdziłam to na własnej skórze, podróżując na krańce świata, że piękno nie jest tą zewnętrzną powłoką. Mm. Piękno to jest jednak coś, co jest wewnątrz nas. To jest ta siła, ta duma, niezależność, pasja w oczach. To jest prawdziwie piękne u każdej kobiety. Taka rzeczywista pasja, z którą kobieta oddaje się jakiejś czynności. Wiesz, to szczęście i ta siła wewnętrzna to jest właśnie coś bardzo nienamacalnego i coś, co, nad czym pracujemy tak naprawdę w głowie, a nie na zewnątrz. Teraz to jestem taka ostrożna, bo przecież jeśli ktoś pamięta to, jak ja... To kiedyś miałaś takie bardziejsze makijaże. Jeśli ktoś pamięta, jak ja potrafiłam wyglądać w telewizji, no cóż. Zero presji. Wszyscy patrzą, ty patrzysz, wszyscy patrzą. To jest rzeczywiście bardzo intymna rzecz, malowanie się. Tak. To jest taka czynność, którą zazwyczaj wykonujemy, kiedy jesteśmy same przed lustrem. Zaczynamy od zupełnie sote twarzy, którą... No, nie zawsze chętnie pokazujemy światu, tak? Bo wychodzimy już właśnie wyszykowane, umalowane, trochę zmienione. A to jest coś bardzo, bardzo intymnego, co ty robisz.
pracując w tej chwili na granicach świata przed kamerą, ja też wyglądam tak, jak wyglądam. To znaczy nie robię niczego więcej. Nie ma ze mną żadnej ekipy. Nie ma fryzjera, makijażysty i stylisty. No, nie ma takiej w ogóle możliwości, więc ja najczęściej... Tak, to byłby taki maksymalny makijaż, który mogłabym mieć na planie programu, ale i tak on spływa w ciągu pierwszych 5 minut. Ja uwielbiam w tym świecie to, że każdy lubi coś innego. Mimo, że mamy pewien wzorzec kulturowy zaprogramowany, to nadal w obrębie tego wzorca mamy mnóstwo możliwości. Ja mam tak, że od kiedy byłam nastolatką, w pewnym sensie walczyłam o to, bo podobały mi się rzeczy, które się nie podobały za bardzo nikomu, ani na podwórku, ani w szkole. No, a ja zawsze mówiłam, że ale czemu? To jest fajne, dla mnie to jest wygodne, albo lubię takie rozwiązanie. Tak, i zawsze ja o to tak walczyłam miałam. I w pewnym sensie nie rozumiałam, dlaczego komuś przeszkadza moja wizja przecież na samą siebie. Mhm. Czy no, tego, jak się wyrażam. Więc to jest coś, myślę, co jakby jest ze mną zawsze, tak bardzo rozumiem i tak bardzo... o to walczę w pewnym sensie, w każdej kwestii. No właśnie, widzisz, w każdym filmie mam nadzieję, że ale to też w pewnym sensie wybrzmiewa. Ale też super, gdybyśmy, bo wierzę, że to jest twoim celem i moim, gdybyśmy doszły do takiego momentu, że już nie musimy walczyć. To znaczy, że to jest oczywiste. Oczywiste. Tak, że właśnie po to ja przybijałam szklane sufity męskiego świata, marząc o tym, żeby zostać wyścigowym kierowcą motocyklowym i żeby robić mnóstwo zwariowanych rzeczy, których dziewczynki nie powinny, nie wypada, żeby robiły i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to, żeby kolejne pokolenia dziewczyn już tego nie musiały robić. Nie musiały dla mojej walczyć. Córki to, że może robić to, co chce i nie ma czegoś takiego, że dziewczynka powinna właśnie, że jej nie wypada, że nie może. Ona nie czuje tych ograniczeń. To jest dla mnie ogromny sukces. No, to dobrze, to dobrze. To pięknie. Ja też, wiesz, tworząc kolekcję biżuterii Freedom, bo tutaj się pojawia to słowo wolność, tak. taka umiejętność wyrażania samego siebie, tworząc tę biżuterię, ja mam to właśnie na myśli, żeby każda z nas pokazała tę swoją pierwotną siłę, tę dzikość, która drzemie w każdej z nas, żebyśmy trochę oderwały się od różnych kanonów, które nas otaczają i żebyśmy mogły wyrazić same siebie, więc ta wolność, niezależność to są takie wartości szalenie mi bliskie. Zresztą uważam, że wolność to jest stan umysłu. To nie jest coś, co mamy dane. To jest to, jak my się czujemy. Dla mnie wolność to stan umysłu, to taka możliwość bycia tym, kim chcę, osiągania swoich prawdziwych marzeń, swoich największych pragnień. Ale wybierając na motyw przewodni tej kolekcji, właśnie widzę, że właśnie nosisz wilk. Co podoba się? Tak, mam wspaniały zestaw. Tak, bardzo. Wiesz, patrz, z czym przywitają się nasze tak. wilki. Z czym mi się, kiedy go zobaczyłam po raz pierwszy, pomyślałam, w końcu będę miała swój damski wilczy talizman, tak jak mają wiedźmini. A właśnie, bo ja bardzo... Teraz lepsza niż wiedźminka, bo w ogóle jest ładniejszy ten wilk w ogóle. Właśnie, ja chciałam mieć swój talizman, więc ten wilk wyrażał moją taką naturę, ale właśnie nie tylko moją, bo każda z nas ma w sobie tę wilczycę, tę niezależną, dziką, wspaniałą istotę i potrzebujemy czasem tylko impulsu, żeby ona mogła dojść do głosu, ta wilczyca alfa, która jest w nas. Trzeba ją dopuścić. Tak, więc ja mając to na względzie, wybrałam też wilka, wiesz dlaczego? Dlatego, że wilki to są też zwierzęta, które są bardzo stadne. Działają razem. Tak, wilki to watacha. Działają razem, współpracują i wśród nas, kobiet w szczególności, to poczucie wspólnoty, tej siły, tej wspólnej energii, takiej siostrzanej, to jest szalenie ważna rzecz. I dlatego uważam, że my kobiety powinnyśmy się, znaczy warto, może tak, warto, żebyśmy warto się wspierały wspierać. I żebyśmy dawały sobie wzajemnie tę energię. To, wiesz, to też rodzina, to troska o najbliższych, więc wilki to wspaniałe i mądre zwierzęta. Dzikość, wolność, tak, niezależność, można powiedzieć, czyli... Freedom, Wolf Edition. Cudownie. A rozplątując, od razu mi powiedz o tym, że te wilki są totalnie unikatowe. Są i bardzo mi też, przyznaję, na tym zależało, żeby to była biżuteria, która powstaje w Polsce. Jest stworzona przez polskich rzemieślników, którzy
wkładają wiele serca i pracy w każdy z elementów tej biżuterii, więc mogę powiedzieć, że to nie jest, nie ma to charakteru produkcji masowej. Masowe, identyko. Więc jeśli ktoś na przykład ma problem z tym, żeby zakupić pewien element biżuterii i musi chwilkę poczekać, to bardzo przepraszamy, ale fakt faktem zależy mi na tym, zależało i to zrealizowaliśmy, żeby każdy element był ręcznie wykończony, żeby to było naprawdę... takie rękodzieło. Tak, żeby to było, wiesz, żeby to był kawałek czegoś, w co ja, projektując i tworząc tę biżuterię i osoby, które ją potem wykonują, żeby rzeczywiście czuć było to włożone w nią serce. Tak, wiedziałam, że to się skończy tym słowem po prostu. Wiedziałam, że to się skończy. Ale w ogóle my tutaj lubimy też się dzielić dobrem, więc mamy trzy zestawy dla Was do rozdania w konkursie. To w takim razie pytanie, a właściwie prośba, żebyście wpisywali w komentarzach, bo zakładam, że to i dziewczyny, i mężczyźni, prawda? Tak jest, wszyscy mogą brać udział, oczywiście. Panie dla siebie, a tak, na przykład mężczyźni dla kobiet. Choć to jest w sumie też biżuteria unisex, więc dokładnie też mężczyźni mogą ją nosić. Nawet zaprojektowałam specjalnie spinki do mankietów. Tak, są piękne, wilki. Ja też je noszę. Poprosimy w takim razie, żebyście wpisywali w komentarzach, czym dla Was jest wolność i jaki dla Was jest najlepszy i najpiękniejszy symbol wolności. O, takie jest, tak jest pytanie i zadanie ode mnie. Cudownie. Wszelkie szczegóły będą też w opisie, tam macie też datę, do kiedy, jak i wszystkie szczegóły. A my żegnamy się. Żegnamy się. Tak. I tym, dzieląc się tą dobrą energią i dobrą nowiną. Dzieląc się piękną biżuterią i wolnością. I myślę, że troszkę zaszczepiłaś tej takiej siostrzanej watachy. Bardzo mi zależało, żebyście wszyscy poczuli tę kobiecą, cudowną energię. Siła watachy. To jest to, dzięki czemu wszyscy możemy więcej.